Hejka, tu ponownie Ada. Minęły już 2 lata, odkąd zaczęłam jeździć konno. Zaczęło się to dzięki temu, że rodzice zostawili mnie u znajomych na farmie i dzięki ich życzliwości mogłam pojeździć na ich koniu. Dzisiaj się tam właśnie wybieram i będę tam przez najbliższe 2 dni. No ale jak to się stało, że w ogóle tam jadę? No więc tak, do moich rodziców właśnie zadzwonił pan Angus, czy jest możliwe, żebym przyszła pomóc w prostych czynnościach na farmie. Tak jak właśnie 2 lata temu. Gdyż jedna z jego córek na krótko wyjechała i nie ukrywają, że brakuje im rąk do pracy, w zamian będę mogła pojeździć na summerze. Oczywiście zgodziłam się i niezależnie od tego, czy bym mogła pojeździć, czy nie, i tak bym się zgodziła. Jazda konna to jedynie miły dodatek w ciągu tych 2 dni. Nie jest to tak daleko od mojego domu, więc jadę tam rowerem. Po dojechaniu przywitałam się oczywiście i chwilę porozmawiałam z panem Angusem. Przede wszystkim podziękowałam mu za to, że wtedy, jak byłam za pierwszym razem, mogłam tutaj pojeździć konno i opowiedziałam mu, jak daleko zaszłam w jeździectwie. Po moich opowieściach przyszedł czas na pracę, bo przecież nie przyjechałam tu plotkować i się przechwalać. Pracę, która w sumie jest pomocą, zaczynam od dojenia krów. Oczywiście najpierw myję dokładnie ręce, żeby nie wdało się żadne zakażenie. W tym momencie są tylko 3 dojne krowy, więc nie zajmuje to tak dużo czasu, jakby można było się spodziewać. Po wydojeniu krów można im nalać wody i dać jedzenie do koryt oraz puścić swobodnie, gdyż nie będą już dojone. Następnie daję pozostałym zwierzętom jedzenie oraz wodę. Na koniec mojej dzisiejszej pracy dostałam worek z wymłoconą pszenicą. Moim zadaniem było wyłuskać pojedyncze ziarna z łusek, które podczas tego procesu nie oderwały się. Była to bardzo mozolna i czasochłonna praca, ale zrobiłam co w mojej mocy. Następnie pan Angus poprosił mnie, bym przyszykowała Samera, bo pojedziemy na plac, żeby zobaczył, jak jeżdżę. Oczywiście nie sprzeciwiałam się. Nie wiem, czy Samer mnie rozpoznał, ale jak mnie dostrzegł, to spokojnie stał i czekał, aż do niego podejdę i go oporządzę. Po przygotowaniu z buta idziemy do placu. Oczywiście nie szliśmy w ciszy. Przez ten czas rozmawialiśmy z panem Angusem i dokładnie opowiedziałam, jak przebiegły moje pierwsze zawody i jakie mam już ogółem niesamowite przeżycia i plany. Byłam szczęśliwa, że mogę pojeździć na summerze. W końcu to koń, dzięki któremu zaczęła się moja przygoda. Niedługo po rozpoczęciu jazdy doszliśmy do tego, że Summer nie stanowi już dla mnie żadnego wyzwania. Zawsze był spokojnym i usłuchanym koniem, ale czasem próbował się wymigać, a teraz poczuł moją pewność siebie i po prostu był posłuszny.
Z tego względu starałam się go jak najbardziej ułożyć, aby dobrze podstawiał zad, bo normalnie jest trochę bardzo rozjechany. Oraz miał rytmiczne, niezachwiane tempo. Urozmaicałam sobie również jazdę różnymi ćwiczeniami. Przed galopem chwila stępa, no i galop. Musi być on bardzo spokojny, ponieważ plac jest bardzo malutki i nie byłoby możliwości, żeby się bardzo rozpędzić. W galopie też ćwiczenia, jazda w ósemce, co wymaga zmiany nogi, kółka, które są wyzwaniem same w sobie na tak małym placu, oraz zatrzymania i ruszenia od razu do galopu. Czułam, że mam nad Summerem 100% kontrolę. Doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie, jak wrócę na farmę po prostu w siodle. Pan Angus był zdumiony, jaki poziom już osiągnęłam, i zaproponował, żebym jutro pojechała sobie samodzielnie w teren, by mieć jakieś wyzwanie. Po jeździe mogłam też wreszcie nakarmić konie. Następnego dnia, po przyjechaniu rowerem na miejsce, od razu wzięłam się do roboty. Dzisiaj zaczynamy od pola. Najpierw powyrywam kilka chwastów w polu pszenicy. Potem wyrywam chwasty w polu słoneczników. Gdy wszystkie chwasty wyplenione, idę do winnicy, by pozrywać winogrona. Wybieram tylko te w pełni dojrzałe. Gdy już ten obowiązek wypełniłam, to dostałam zalecenie, żebym teraz pojechała w teren na Summerze, by po jeździe móc nakarmić wszystkie zwierzęta na farmie. Na początku nie mogłam go kompletnie znaleźć na padoku, gdzieś się ukrył, ale jak tylko mnie usłyszał, to sam do mnie przyszedł. Na ten teren się przygotowałam i wzięłam swoją kamerkę GoPro.
którą zamontowałam na toczku, byście mogli zobaczyć, jak on wyglądał. No i ruszamy. Pan Angus poprosił mnie jedynie, bym jechała po ścieżce i to tylko na ich terenach. Jest to oczywiste, gdyż nie znam tutejszych terenów i nie wiadomo, co by się stało, gdybym się zapuściła gdzieś indziej. Powiem wam, że mimo iż tak dobrze mi szło wczoraj na summerze na placu, to czuję lekką adrenalinkę. A to dlatego, że wiadomo, w terenie konie się inaczej zachowują. No i po raz pierwszy zostałam wypuszczona, by jeździć sama, bez nikogo wyższego doświadczeniem, by miał na mnie oko. Tutaj już widzicie nas, jak kusujemy. Obraz tak poskakuje, bo oczywiście anglezuje. No i galop. Na początku bardzo spokojny, by zobaczyć, jak się będzie zachowywał i żebym sprawdziła swoje umiejętności. Gdy się poczułam trochę pewniej, to mu delikatnie dodałam. Nie było dużo tego galopu jak na cały teren, ale mi zdecydowanie wystarczyło. Po galopie Summer też miał zdecydowanie żwawsze i szybsze tempo. Gdy Summer już ogarnięty po jeździe i wygłaskany, to mogę iść karmić wszystkie zwierzęta. I to by było w sumie na tyle z tej pomocy na farmie. Poszłam jeszcze, wiadomo, do właścicieli zameldować się. Serdecznie mi podziękowali za pomoc i zaproponowali mi, że jak chcę, to mogę częściej wpadać, żeby pomóc, pojeździć i zarobić, jeśli chcę.
Jak zwykle, jakieś ciekawe, nowe przeżycie za mną. I to na tyle dzisiaj. Do następnego. Pa!